Mamy 31 października 2022 roku. Agata Kamińska, zapraszam na Oaza News. W kończącym się miesiącu we wszystkich rejonach naszej diecezji odbyły się rejonowe dni wspólnoty. Październik to piękny miesiąc, kiedy czcimy Matkę Bożą i w szczególności modlimy się na różańcu, ale październik to też jest miesiąc, w którym w naszej diecezji są rejonowe dni wspólnoty. Mamy 11 rejonów i w każdym z nich odbył się właśnie taki dzień wspólnoty, gdzie głównie wspólnoty domowego kościoła, kręgi z całego rejonu spotykały się, by razem chwalić i wielbić Pana Boga i w ten sposób też przybliżać się do swojej wspólnoty przez Maryję i wszystkich świętych. Alleluja, alleluja. 8 października w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni odbył się Dzień Skupienia Diakonii Muzycznej. W dniu 8 października, w sobotę, odbył się diecezjalny Dzień Skupienia Diakonii Muzycznej. Uczyliśmy się odmawiania liturgii godzin oraz poznawaliśmy rolę muzyki liturgii. Całość składała się z dwóch bloków konferencyjnych, wspólnego posiłku, części integracyjnej oraz wspólnej mszy świętej na zakończenie. Dzień skupienia przewodniczył ksiądz Arkadiusz Kosznik i dzień skupienia był zarówno dla domowego kościoła, jak i dla oazy młodzieżowej. Myślę, że to był bardzo owocny czas. Dziękuję wszystkim, którzy się pojawili i liczę na obecność innych różnych uzdolnionych osób muzycznie, wokalnie, na kolejnym dniu skupienia, który odbędzie się pewnie już niebawem. W dniach 28-29 października w Żukowie odbyła się pierwsza po przerwie wakacyjnej szkoła animatora. Właśnie odbyła się szkoła animatora w Żukowie, pierwsza w tym roku formacyjnym, której temat brzmiał: co można zmienić w oazie. Było nas tutaj około 20 uczestników. Mieliśmy liczne konferencje i różne ćwiczenia, a tematem naszej głównej konferencji były wielkie charyzmaty naszego ruchu. Była to świetna okazja do modlitwy, wspólnej integracji, także indywidualnego wzrastania w wierze i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejne szkoły animatora w tym roku. Dziękujemy zaangażowanym w organizację rejonowych dni wspólnoty, a także wszystkim, którzy uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez Ruch Światło Życie naszej archidiecezji w październiku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Oaza News już za miesiąc. Specjalnie dla Państwa Agata Kamińska. Była to świetna okazja do integracji, wspólnej modlitwy. No i nie wiem, rozwoju. Tutaj szybko. Nie. Dobra, dawaj. I ten. Dobra. O, zaniósł i ten, i posługi.